Masz miejsca. Witam serdecznie wszystkich radnych i uczestników dzisiejszej sesji. Witam portal Ekoło. Informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i prowadzona jest transmisja na żywo. Witam widzów. Jeśli ktoś z obecnych na sali nie wyraża zgody na nagrywanie, to proszę o opuszczenie sali. Witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, pana Zdzisława Domańskiego. Witam sołtysów gminy Kłodawa, przewodniczących Rad Osiedli. Witam kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. Informuję, że w obradach sesji z głosem doradczym uczestniczą pełniąca funkcję burmistrza pani Dorota Galus. Proszę. Kierownik referatu oświaty, kultury, sportu pan Dawid Pudło. Skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski. Radca prawny pan Jacek Kubiak. Witam media. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczy pani Krysiu 13, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wysoka Rado, informuję, że stały sekretarz obrad, radny Wojciech Matczak, będzie prowadził obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadził listę mówców, a także rejestrował zgłoszone wnioski. Z uwagi na to, że mamy transmisję na żywo, więc w tym, jeżeli ktoś zabiera głos, a chciałby, żeby był usłyszany także w eterze, to proszę o mówienie do mikrofonu. Proszę też o wyciszenie się, gdyż wszelkie szmery, szumy są ściągane i to potem mało elegancko słychać właśnie podczas transmisji. Przechodzę do punktu drugiego, ustalenie porządku posiedzenia. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zawarty w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które otrzymali wszyscy radni. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi? Jeżeli nie ma, przejdę do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 43 sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności przewodniczącego rady. Punkt szósty, informacja o działalności biblioteki publicznej w Kłodawie za rok 2016. Punkt siódmy, informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2016 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa. Punkt dziesiąty, podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego. I punkt jedenasty, podjęcie, mamy uchwałę, ale będzie prawdopodobnie decyzji, więc tu będziemy musieli w trakcie podejmować decyzję. Czy uchwała, czy decyzja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Gdyż na spotkaniu przedsesyjnym żeśmy ustalili, że pozostajemy. Jeżeli podtrzymamy, to będzie podjęcie decyzji. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa, etap 6, część A.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bierzwienna Długa, wieś, miejscowość Bierzwienna Długa, gmina Kłodawa. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2017. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2017-2043. 22 punkty. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 19 października 2017 roku na temat kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa za 2016 rok oraz kontrola kwoty zadłużeń oraz od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy. Punkt 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt 24. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 25. Wolne wnioski. Punkt 26. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę Państwa, rozumiem, że nie ma uwag. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrz, ja tu mam zapytanie, jeśli chodzi o podatek rolny i uchwalenie średniej ceny skupu. Zgodnie z tym, co na sesyjnym spotkaniu byśmy zgłaszali, to... Będzie ta nowa wersja poddana pod prezydenta. Tak, ale wtedy mowa Pani Burmistrz stwierdziła, że w takim razie trafi to na obrady sesji następnej. Panie Przewodniczący, otrzymaliśmy tą decyzję i Państwu odczytamy. Elektronicznie dostaliśmy szybką odpowiedź, że jest zgoda i dlatego ona jest w programie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale dziękuję za czułość. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 33 sesji. Tradycyjnie protokół krąży po sali. Mają się Państwo z nim zapoznać. Jeżeli będą jakieś uwagi, to przyjmiemy go w punkcie wolne wnioski. W związku z tym zamykam punkt trzeci na razie. Przechodzimy do punktu czwartego. Proszę o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Tak jak Państwo otrzymali radni, ale proszę o odczytanie. Panią Burmistrz Dorotę Galus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 24 października do 21 listopada 2017. W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Kłodawie. W czasie sesji podjęte zostały 3 uchwały, które objęte zostały zakresem nadzoru wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, oddział w Koninie. W okresie sprawozdawczym wydano 8 zarządzeń burmistrza Kłodawy w zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie WIB urzędu. W miesiącu listopadzie wypłacono 125 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 18 077 zł 78 groszy. Pozwolicie Państwo, że usiądę? Proszę. Bo coś nie tak z odbiorem. Również w miesiącu listopadzie wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę 304 zł 78 groszy. W wykonaniu uchwały numer 40/231/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej oraz zgodnie z zarządzeniami burmistrza Kłodawy został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy ulicy Górnicza 3/6 za cenę 18 906 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 26 października 2017 roku. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego do 6 listopada złożono 3 wnioski. Projekt złożony przez mieszkańców osiedla nr 1 to aktywny ambt, sport, integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika. Wnioskodawcą projektu jest pan Piotr Pecyna, miejsce realizacji projektu Park Górnika, stadion sportowy. Wartość projektu 200 tysięcy złotych. Projekty złożone przez mieszkańców osiedla nr 2. Projekt pierwszy, rekreacja i wypoczynek, zielona kraina na osiedlu górniczym przy szkole podstawowej nr 2 imienia Białych Górników w Kłodawie. Wnioskodawcą projektu jest pani Ewa Czarnecka, miejsce realizacji projektu teren szkoły podstawowej nr 2. Wartość projektu 180 tysięcy 800 zł. Drugi projekt, wymiana sieci centralnego ogrzewania. Wnioskodawcą projektu jest pan Wiesław Lichman, miejsce realizacji projektu osiedle górnicze. Sieć CO w południowej części osiedla w rejonie ulicy Kaplicy. Wartość projektu 200 tysięcy złotych. W miesiącu sierpniu o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 487 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych wykazana we wnioskach to 6128,5701 hektara oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z faktur dołączonych przez producentów rolnych to 243,408,40 litrów. Wnioskowana kwota dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu to 248,276,57 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W dniu 17 października odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu przygotowanie gminy Kłodawa do opracowania dokumentacji oraz wniosku aplikacyjnego na realizację części zadań ujętych w kłodawskim programie rewitalizacji w ramach naboru wniosków WRPO 2014 planowanego na końcówkę roku 2017. W celu zobligowania posiadacza odpadów do usunięcia odpadów z terenu działek przy ulicy Solnej w Kłodawie wystawiono tytuł wykonawczy oraz wydano postanowienie o nałożeniu grzywny. W przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej. Jednocześnie wezwano posiadacza odpadów do wykonania nałożonego obowiązku w zakresie nakazu usunięcia zmagazynowanych odpadów. Z informacji otrzymanej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, spółka ANAKO złożyła sprzeciw do Sądu Administracyjnego w Poznaniu od decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję burmistrza Kłodawy nakazującą usunięcie przedmiotowych odpadów. Działając na podstawie artykułu 8a ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 roku, burmistrz Kłodawy zwrócił się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożenia dla środowiska w związku z magazynowaniem odpadów przy ulicy Solnej w Kłodawie, posiadaczem których jest spółka ANAKO. Także te działania, drodzy Państwo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, które zostały podjęte przez urząd w zakresie zmagazynowanych odpadów na ulicy Solnej, tak jak Państwo wiecie, ich jeszcze było troszkę więcej, natomiast to są takie najważniejsze. W dniu 8 listopada gmina Kłodawa otrzymała informację od WFOŚ-u w Poznaniu o pozytywnym rozliczeniu projektu na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy. W dniu 13 listopada gmina Kłodawa przesłała do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia projektów zrealizowanych w sołectwie Korzecznik i Okoleniec. W dniu 4 listopada przedstawiciele sołectw z terenu gminy Kłodawa brali udział w spotkaniu liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi, które odbyło się w Żgowie. W spotkaniu tym uczestniczyli Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa, pani wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wójtowie, burmistrzowie, sołtysi, liderzy grup odnowy wsi. Podczas imprezy wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska
sołectwom wyróżniającym się aktywnością i zaangażowaniem na rzecz rozwoju i odnowy wsi. Wśród nagrodzonych znalazło się sołectwo Korzecznik, które otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. W miesiącu listopadzie zakończono i odebrano inwestycje remontu chodnika przy ulicy Cichej w Kłodawie i przebudowy drogi gminnej Korzecznik do granicy gminy Babiak. W roku 2017 Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe złożyła wniosek o udzielenie pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie 25 jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu LED oświetlenie energooszczędne. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Wnioskiem tym została objęta również gmina Kłodawa. Zakres podstawowych prac obejmuje wymianę 220 opraw oświetleniowych typu LED o parametrach określonych w dokumentacji technicznej. Wyliczono dla gminy łączna redukcja zużycia energii elektrycznej dla sieci oświetleniowej objętej modernizacją wyniesie 58%. W dniach 27-29 października zrealizowano program profilaktyczny Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe relacje podczas gminnych dni sportu. Program był realizowany przez Urząd Miasta, Klub Sportowy Górnik, Turkowski Klub Karate Oyama oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie. W dniach 14-16 listopada w Rokosowie odbyło się bezpłatne 3-dniowe szkolenie realizacja gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia. Szkolenie zorganizowała Fundacja Etoch z Poznania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W bezpłatnym szkoleniu dla radnych i gminnych koordynatorów zajmujących się profilaktyką udział wzięły pani Jadwiga Tyksińska oraz Magdalena Babej. W kolejnej turze szkoleniowej w dniach 28-30 wezmą udział pozostali członkowie Komisji Alkoholowej. I teraz coś o naborze do Solnej Doliny. W dniu 30 października zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków w ramach naboru to 480 tysięcy. Rozwijania działalności gospodarczej limit dostępnych środków 395 tysięcy. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na przedsięwzięcie utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku, integracji. Limit dostępnych środków w ramach naboru to, tylko teraz tutaj nie wiem, 1000 czy milion, milion chyba 213 tysięcy 600 zł. W ramach naboru złożono 6 wniosków, w tym jeden z gminy Kłodawa złożony przez Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka. Rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na przedsięwzięcie budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej. Tutaj jest limit środków 103 548 zł. W ramach naboru złożono jeden wniosek z gminy Kłodawa przez Klub Sportowy Górnik. W dniu 8 listopada wszczęto konsultacje społeczne w przedmiocie projektu programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Dzisiaj Państwo macie uchwałę w tym zakresie do podjęcia. W okresie sprawozdawczym odbyły się wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. W dniach 27-9 października odbyły się gminne dni sportu. 4 listopada w spotkaniu liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi w Żgowie. 10 listopada w Szkole Podstawowej w Górkach w uroczystej Akademii z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 11 listopada świętowaliśmy odzyskanie niepodległości w Kłodawie. 17 listopada w inauguracji Roku Kulturalnego oraz 15-leciu Zespołu Ludowego i Kapeli Kłodawiacy. W dniu 18 listopada w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Oczywiście uczestniczyliśmy również w konsultacjach z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego oraz na spotkaniu w zakresie magazynowania odpadów.
Dokładne informacje, jak zawsze, możecie Państwo uzyskać na bieżąco na stronie BIP Urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam punkt czwarty. Proszę Państwa, na moment chciałbym wrócić do porządku. Po prostu tradycją Rady Miejskiej w Kłodawie, a także większości rad jest przegłosowanie zaproponowanego przewodniczącego programu obrad. Nie ma takiego wymogu prawnego, gdyż pracami Rady kieruje przewodniczący. Jeżeli taki zaproponował, a radni nie zgłosili uwag, a nie zgłosili, należy uznać, że on jest przyjęty. Niemniej jednak do tradycji należy przegłosowanie, w związku z tym, kto jest za przyjęciem. 14 osób za. Dziękuję. 13, bo nie ma. Dobrze, dziękuję. Czyli program mamy przyjęty zgodnie z tradycją. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę Państwa, z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie za okres od 28 października 2017 do 22 listopada 2017. W wymienionym okresie odbyły się 43. sesja Rady Miejskiej w dniu 27 października 2017. W czasie sesji podjęte zostały 3 uchwały. Uchwały zostały objęte zakresem nadzoru wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zespół w Koninie. W okresie międzysesyjnym wraz z radnymi uczestniczyłem w następujących świętach i spotkaniach. W dniu 10 listopada w Szkole Podstawowej w Górkach na uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. W dniu 11 listopada w obchodach gminnych Święta Niepodległości. W dniu 12 listopada 2017 w Święcie Pieczonego Ziemniaka w sołectwie Pomarzany Fabryczny. W dniu 14 listopada w spotkaniu podsumowującym projekt Młodzieżowe Inspiracje w Korzeczniku. W dniu 17 listopada również inauguracji Roku Kulturalnego 2017-2018 oraz 15-lecie Zespołu Ludowego Kłodawiacy. W dniu 18 października 2017 w uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego. W dniu 20 listopada w spotkaniu w sprawie odpadów zgromadzonych przy ulicy Solnej w Kłodawie. I w dniu 21 listopada 2017 spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zobornik, który gościł w Kłodawie, został podejmowany przez zarząd naszego kłodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To tyle, dziękuję. Zamykam punkt 5 i przystępujemy do punktu 6. Informacje o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za rok 2016. Było to tematem spotkania przedsesyjnego. Pani dyrektor udzieliła szeregu informacji. W związku z tym, czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania, czy możemy przejść do głosowania? Może pani dyrektor chciałaby jeszcze coś dodać? Temat wyczerpaliśmy, zgadza się. A w tym proponuję informacji nie odczytywać i go przegłosować. Kto chce z Państwa jest za przyjęciem tej informacji? 13 za. Dziękuję. Nie pytam kto przeciw, kto się wstrzymał, gdyż nas jest tylko 13 na tę chwilę. Zamykam punkt 6 i przystępujemy do realizacji punktu 7. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za rok 2016. Też to było tematem spotkania przedsesyjnego i zapoznaliśmy się z tą informacją. Też proponuję jej nie odczytywać, gdyż jest obszerna. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze w tej chwili jakieś uwagi? Czy możemy przystąpić do głosowania? Dobrze. Kto jest za przyjęciem informacji? 13 za. Dziękuję. Zamykam punkt 7 i przystępujemy do realizacji punktu 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów.
Tytuł jest bardzo obszerny, niemniej jednak dotyczy w zasadzie jednej mało, no bardzo ważnej, ale tylko jednego elementu. Też byliśmy to na ten temat dyskusję. Pani burmistrz wyjaśniła, czy jeszcze ktoś by chciał? To w takim razie proszę o odczytanie projektu uchwały. Proszę pana skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie dnia dzisiejszego zmieniająca w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, także ordynacji podatkowej, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 października 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko dodam, może widzą, że chodziło o to, że nasza uchwała, która kiedyś obowiązywała, inkasa, jest imiennie każdemu sołtysowi przypisane. Mieliśmy wybory z sołtysa w Korzeczniku, został nim Parszewski Arkadiusz i z tego względu musieliśmy tą uchwałę podjąć. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Bo rozumiem, że to chyba nie ma dyskusji. 13 za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/249/217. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa. Też to było tematem dyskusji, była reasumpcja nawet w czasie spotkania przedsesyjnego. W związku z tym, czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos? Oczywiście głos będziemy procedować przedłożony drugi projekt uchwały. Czy są? To proszę o odczytanie. To proszę. Ale do mikrofonu proszę. Tak zostało skonstruowane. Ja i tak będę głosował o tym, co było w pierwszej wersji, te 48 zł za kwintal żyta. No niestety, no tak wyszło, żeśmy to przegłosowali na przedsesyjnym. Może tak będzie, ale ja będę głosował za 40, za pozostanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o podatku rolnym w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października bieżącego roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Na rok podatkowy 2018 Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,49 zł za jedną decytonę do wysokości 49 zł za jedną decytonę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Jak pani burmistrz wspomniała wcześniej, mamy opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej co do stawki. Tak?
Ja tylko poinformuję właśnie widzów, że była propozycja 48, radni zdecydowali na 49, gdyż to i tak jest najniższa stawka w powiecie i stąd ta uchwała. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 12 za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Nie, to było 11 za. Dwie osoby przeciwne. 11 za, dwie przeciwne. Nikt się nie wstrzymał, bo już brakuje. Dobrze. Proszę. Pani burmistrza? Tak, ja panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak mówiłam na spotkaniu przedsesyjnym, chciałabym jeszcze tylko dodać, tak żeby wszyscy mieszkańcy też wiedzieli, że pomimo tego, że ta stawka wzrosła złotówkę, to jeżeli przyjmiemy gospodarstwo powyżej 1 hektara, takie średnie gospodarstwo rolne, czyli o powierzchni powyżej 6 hektarów, to różnica w zobowiązaniu podatkowym będzie 18 zł rocznie. Natomiast jeżeli przyjmiemy do 1 hektara, to łącznie podatek rolny z budynkiem mieszkalnym to będzie różnica 3 zł rocznie. Także takie będą różnice. To są oczywiście przykładowe wielkości, ale takie będą mniej więcej różnice w płatności podatku rocznie. Czyli rozumiem, różnica to jest 3 zł na hektar. Proszę. Ja jeszcze może uzupełnię, że to jest hektary przeliczeniowe. To co pani burmistrz powiedziała, to są hektary przeliczeniowe. Tak. Tak. Dziękuję. To kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? A już było, przepraszam. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/250/217. Zamykam punkt 9 i przystępujemy do punktu 10. Podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna filmowanej do obliczania podatku leśnego. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 cena drewna przyjmowana do obliczania podatku leśnego wynosi 197,06 zł za metr sześcienny. Pani burmistrz proponuje pozostawić stawkę podatku leśnego na wysokości 43,532. Jest bardzo skomplikowana liczba. Czy ktoś z państwa ma jakieś jeszcze uwagi? Czyli rozumiem, że możemy podjąć decyzję na tak. Kto jest za podjęciem decyzji? Zamykam. Dziękuję. Zamykam punkt 10. Przystępuję do realizacji następnego punktu obrad, czyli punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwałę nr 369/2009 Rada Miejska w Chłodawie z dnia 30 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Propozycja pani burmistrz, aby stawki pozostawić bez zmian. W związku z tym bez zmian Rada nie podejmuje uchwały, tylko podejmuje decyzję. Czyli rozumiem, że po dyskusji wiem, że zdecydowali, że pozostawiamy. Czy tak? No to dobrze. To kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej decyzji? Takiej decyzji. Dziękuję. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Dorotę Gal. Też to proszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Miejskiej w Chłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Proszę. Do mikrofonu prosi. Trzeba blisko mikrofon trzymać. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o opłatach lokalnych
w związku z obwieszczeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Kłodawa wynoszą od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 68 groszy, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 zł, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł i 59 groszy. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 61 groszy. Od 1 metra powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6 zł. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustępu 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 84 grosze. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 hektara powierzchni 4 zł 54 grosze. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 35 groszy. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2 zł i 98 groszy. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/174/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 listopada 2016 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 za. Dziękuję. Dwóch nieobecnych, więc nie pytam. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/251/2017. Zamykam punkt 12. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej. Też było to tematem spotkania przedsesyjnego. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią burmistrz Dorotę Galus. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
a także uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłodawa w latach 2008-18. Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Kłodawie wyraża zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego jako odrębną nieruchomość stanowiącą własność gminy Kłodawa. Punkt 1. Lokal mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 13, zlokalizowany w budynku wielomieszkaniowym w Kłodawie przy ulicy 3 Maja 4/13 o powierzchni użytkowej 45,88 m2. Wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oznaczonym numerem 13A 13B o powierzchni 9,8 m2 oraz udział wynoszący 55,68/11,47,64 części w częściach wspólnych budynków wraz z udziałem wynoszącym 55,68/11,47,64 części we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu 1348/4, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K/00041952/8 na rzecz najemcy tego lokalu. Paragraf 2. Przy sprzedaży nieruchomości określonej w paragrafie 1 punkt 1 przy jednorazowej wpłacie ustala się bonifikatę od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny w wysokości 80% ceny ustalonej na kwotę 85 250 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu nabycia udziału we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu ustalonej na podstawie ceny nieruchomości gruntowej określonej na kwotę 4 470 zł. Paragraf 3. Przy sprzedaży na raty ustala się bonifikatę, o której mowa w paragrafie 2, w wysokości 50%. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi, zapytania? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? 13 za. Dziękuję. Nadal dwóch nie ma, więc nie pytam, kto jest przeciwny, czy ktoś się wstrzymał. Zamykam punkt 13 i przystępuję do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa. Było to tematem spotkania z panem prezesem Markiem Gozikowskim, MZGS spółka OOZOO, który nam to dość skrupulatnie wyjaśnił, nie było pytań. W związku z tym poproszę o przedstawienie projektu uchwały. Też pani burmistrz? Tak. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się taryfy ciepła określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Taryfy określone w załączniku, o których mowa w paragrafie 1, obowiązują od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie państwo uzasadnienie do wniosku o zatwierdzenie taryfy. Tak jak powiedział pan przewodniczący, była dosyć szeroko omawiana na spotkaniu przedsesyjnym. Wiecie państwo, że w tej chwili mamy dwie grupy odbiorców, ponieważ podłączyliśmy dwa bloki, te, które przy kopalni nie były podłączone do naszej sieci. Zmienia się stawka przesyłowa i za przesył i dystrybucję cena wzrasta o 0,71%. To też państwo mieliście przedstawiane przez pana Marka Kozikowskiego, który opracowuje nam te taryfy. Wiecie państwo, że nie można było tych odbiorców wsadzić do jednej grupy, że zgodnie z rozporządzeniem musieli być wydzieleni. Także mamy odbiorców ze stacji grupowej zasilanych i mamy z węzłów indywidualnych. Także mamy w tej chwili dwie grupy odbiorców. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania lub cennie uwagi? Dobrze. Ja dziękuję pani burmistrz za ten komentarz, bo my wiemy, ale słuchacze już mogą mieć
mniejszą informację. W związku z tym, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/253/217. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawy, etap 6, część A. To jest temat, który dość długo trwa. Pani architekt Wojciechowska nam to przybliżyła. Poproszę więc pan Dawid, tak? Pan kierowniku, proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawy, etap 6, część A. Drodzy Państwo, ze względu na to, że ten dokument jest dość obszerny, ja może tylko wymienię ewentualnie obszarów, które dotyczą poszczególne zmiany, a zmiany to obejmują w poszczególnych załącznikach, które są w załącznikach do uchwały. Tereny na terenie Bierzwiennej, Długiej Kolonii, Bierzwienna Długa, Cząstka, Dziubin, Głogowa, Wólka Czepowa, Łążek, Okolenie, Cyrgiele, Frysiny, 5 działek na terenie gminy, na terenie Kłodawy oraz działkę na terenie Zbójna. Tak jak pan przewodniczący powiedział, szczegółowo te zmiany zostały omówione na spotkaniu przedsesyjnym przez panią projektant. Także myślę, ewentualnie na pytaniach moglibyśmy się skupić, gdyby jeszcze były jakieś wątpliwości. Swoje uwagi mogli także zgłaszać mieszkańcy, gdyż to było do publicznej wiadomości projekty zgłoszone. Nie było uwag i w sumie ze strony radnych też nie było, gdyż to już jest któryś raz rzędu podejście. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Czy możemy procedować głosowanie? Nie, no w takim razie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? To chodzi o zagospodarowanie przestrzenne na terenie miasta, przekształcenie gruntów i tak dalej. To odnosi się ten projekt? Tak. Tak? A czy można by było wiedzieć, mieszkańcy, o które tereny na przykład? No pani burmistrz mówiła, znaczy przepraszam, pan kierownik czytał, jakie miejsca, jakie miejscowości dotyczyły. Miejscowości znamy, ale te działka, położenie. Ale przepraszam, to jest posiedzenie rady, wolne wnioski, zapytania mieszkańców są w pytaniu wolne wnioski. Więc musi pani... Przepraszam bardzo. Chyba, że jest pani mieszkańcem jakiejś miejscowości, panią to bezpośrednio... Proszę? Są numery działek. My wiemy dokładnie. O jakiej miejscowość pani chodzi ewentualnie, to możemy... Proszę. Co do chociażby Cząstkowa? Panie Przewodniczący, załącznik numer 3. Mogę to powiedzieć? Proszę, może pan radny pomoże szybko. To jest od strony, tu od w kierunku Dąbia. Chodzi o Cząstków. Cząstków Łubno bardziej. Tak. Wyjaśnione? Dziękuję. W takim bądź razie to jest przystępujemy do procedowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku, projektu uchwały, przepraszam. 13 za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/254/217. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do punktu 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Też to było tematem spotkania przedsesyjnego. Ja może tutaj widzów poinformuję, że my tak trochę z automatu głosujemy, nie dyskutując. Myśmy dyskutowali na spotkaniu przedsesyjnym, w związku z tym mamy wypracowane stanowiska i w tej chwili tylko zmierzamy do przegłosowania. Niemniej jednak poproszę pana kierownika Dawida Pudło o... Czy jeszcze pan coś chciał dodać do tego sprawozdania, czy możemy już...
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no myślę, że ten program za poprzedni rok był dosyć szczegółowo omówiony na spotkaniu przedsesyjnym. Także też ewentualnie, gdyby były jakieś wątpliwości, to poprosiłbym o pytania. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania czy uwagi, czy możemy też przystąpić do przegłosowania, przyjęcia sprawozdania? Nie widzę. W takim razie, ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania? 13 za. Dziękuję jednogłośnie. Zamykam punkt 16. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Też było to tematem spotkania przedsesyjnego. Mieliśmy się okazję zapoznać. Pan kierownik Dawid Pudo przedstawił nam plany, zamierzenia wraz z korektami. W związku z tym, czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi, czy już możemy też procedować? Dobrze, to kto jest? A proszę o odczytanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program współpracy gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dzisiaj Państwo otrzymali poprawiony niejako program współpracy z małymi korektami, to co było ustalenia na komisji. No to są te korekty, które żeśmy zgłaszali i zostały przyjęte przez Państwa. Wszystkie zadania priorytetowe i zakres działalności gminy Kłodawa przy współpracy z organizacjami, myślę, też zostały dosyć szczegółowo omówione. Także jeśli by były pytania, to jeszcze ewentualnie, to proszę bardzo. Rozumiem. Czy są jeszcze jakieś pytania, względnie uwagi? Nie widzę. To kto jest za przyjęciem projektu uchwały? I też widzę, że jednogłośnie. Dziękuję. Zamykam punkt. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/255/217. Zamykam punkt 17. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bierzwienna Długa, wieś, miejscowość Bierzwienna Długa, gmina Kłodawa. Też żeśmy się z tym tematem zapoznali na spotkaniu przedsesyjnym. W związku z tym poproszę, też pan kierownik, proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położenie w obrębie wsi Bierzwienna Długa Wieś, miejscowość Bierzwienna Długa, gmina Kłodawa. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Kłodawa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bierzwienna Długa Wieś, miejscowość Bierzwienna Długa, gmina Kłodawa, oznaczonej numerem geodezyjnej działki 408/3 o powierzchni 0,0662 hektara stanowiącej własność Romana Tylak w 1/8 części i Romana i Haliny Tylak, małżeństwo Tylak w 7/8 częściach z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod studnię głębinową A26. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi z Państwa strony? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. I jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/256/217. Zamykam punkt 18 i przystępujemy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Też było to tematem spotkania precyzyjnego. Dostaliśmy wyczerpującą informacje. W związku z tym poproszę o przedstawienie projektu uchwały. Pani Burmistrz, proszę. Panią Burmistrz Dorotę Galus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykułu 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 3. Zobowiązać burmistrza Kłodawy do złożenia Radzie Miejskiej w Kłodawie rocznego sprawozdania z pracy zespołu interdyscyplinarnego w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Paragraf 4. Do czasu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego na mocy niniejszej uchwały obecni członkowie zespołu pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W załączniku macie Państwo tryb powoływania i odwoływania członków zespołu i zasady jego funkcjonowania. I tak jak mówiliśmy, Szanowni Państwo, na sprawozdaniu przedsesyjnym, chodzi o to, że musimy w tej chwili ogłosić tą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, dlatego uchwalacie ją Państwo po raz kolejny. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi względnie zapytania? Nie? To proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Widzę jednogłośnie. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/257/2017 rok. Zamykam punkt 19. Przystępujemy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2017. Też żeśmy na ten temat dyskutowali dość owocnie na spotkaniu przedsesyjnym. Mam nadzieję, że trzeci projekt przedstawiony za chwilę przez pana skarbnika Grzegorza Dzięgielskiego spotka się z ciepłym państwa przyjęciem. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o finansach publicznych Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Zwiększenia dochodów i oto ich tytuły. Opłata eksploatacyjna 5000 zł. Dotacja dla szkół podstawowych 13 998 zł, dotacja na wyprawki 790 zł, a także otrzymana dotacja Karta Dużej Rodziny 91 zł. Ta dotacja jest na zadania zlecone. Zwiększenia wydatków. Rolnictwo, materiały, fundusz sołecki 1900 zł. Administracja, deputaty 3000, udział strażaków w akcjach ratowniczych 15000, OSP materiały 8523 zł, przeglądy ochotnicze straże pożarne 1000 zł i 1000 zł straży miejskiej materiały. Wynagrodzenia w szkołach podstawowych 129 165 zł, materiały w oświacie środki z dotacji w kwocie 13 998 zł. Wynagrodzenia w gimnazjach 2835 zł. Opłaty sądowe 4900 zł. Wyprawki szkolne 790 zł. Schroniska dla zwierząt usługi 8000. Wydatki majątkowe w funduszu sołeckim 2300 zł. Naprawy w świetlicach, tu chodzi o świetlicę w Głogowej, 3000 zł, kultura fizyczna, materiały i usługi, łączna kwota 18 800 zł. Zmniejsza się wydatki z następujących tytułów. Materiały w drogach 2000 zł i usługi w rolnictwie 300 zł. Łączna kwota 2300, fundusz sołecki. Z
tego też tytułu mamy ten kolejny projekt i zmianę w załączniku o Funduszu Sołeckim. Gospodarka nieruchomościami, usługi 8500, administracja, delegacje 2000, administracja pozostała, działalność, opłaty i materiały łącznie 4000, wpłaty na fundusz dla policji 15000, dokształcanie nauczycieli 1900 zł, miasteczko ruchu drogowego 132 tysiące, schroniska dla zwierząt, materiały 4000, świetlice, usługi 2150 zł, pozostała działalność kulturalna, materiały i usługi w łącznej kwocie 3775 zł, kultura fizyczna, umowy zlecenia 18 800 zł. Na podstawie przedstawionych zmian dokonano również zmian w załącznikach do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płodawy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli chodzi o załącznik o dotacjach, to które Państwo otrzymaliście dzisiaj też dlatego, że jak przedstawiłem przed chwileczką, zmniejszamy środki przekazane dla policji, nie będziemy ich przekazywać, a nie było to w ostatnim załączniku, który Państwo otrzymaliście, w załączniku, który macie dzisiaj, po prostu tego nie ma. Zdejmujemy te środki i nie ma tego w tym załączniku otrzymanym przez Was dzisiaj. To wszystko. Dziękuję. Jasne. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytanie? Jakieś? Proszę. Radna, proszę do mikrofonu i się przedstawić. Żebyśmy wiedzieli, kto zadaje pytanie. Może Panie Przewodniczący, bez przedstawiania się. Ja tylko proszę. Mam jedno pytanie. Te 132 tysiące to jest ten niewykonany, tak, miasteczko ruchu drogowego na terenie szkoły numer 2. Mogę odpowiedzieć. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Radna, Państwu Radni. Proszę o mikrofonu. Tak, zgadza się, są to środki przeznaczone w początkowej fazie wykonywania budżetu, w pierwszym kwartale bodajże, z uwagi na to, że nie mogliśmy wykorzystać tych środków w tym roku. To miasteczko ruchu drogowego po prostu do końca roku nie powstanie. Natomiast jeżeli Państwo przeglądali, a wierzę mocno w to, że tak, projekt budżetu na przyszły rok, środki te są zawarte w tymże właśnie projekcie. W związku z tym, tak zgodnie z obietnicą, będziemy się też w jakiś sposób tam zajmować tym w przyszłym roku. Dziękuję. To nie znaczy, że jak zostały zabrane, to ich nie ma w przyszłym roku, ponieważ miasteczko ruchu drogowego będzie przewidziane do wykonania na początku przyszłego roku. Dziękuję. O to mi chodziło właśnie, żeby były te pieniążki. Dziękuję. W takim razie możemy przystąpić do procedowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/258/2017 rok. Zamykam punkt 20. Przystępujemy do punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2017-2043. Też było to tematem spotkania przedsesyjnego. Poproszę jednak o przedstawienie projektu uchwały pana skarbnika Grzegorza Dzięgielskiego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2017-2043. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Dochody ogółem to kwota 51 053 766 zł i 10 groszy. Wydatki ogółem to kwota 52 733 648 zł i 10 groszy. Paragraf drugi. Załącznik numer 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika numer 1 do niniejszej uchwały. Natomiast załącznik numer 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. I paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tak jak było przedstawione na komisji, jednym czy głównym powodem zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej jest to, że w załączniku numer 2 zostały wprowadzone dwa przedsięwzięcia. Jest to usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg publicznych na lata realizacji 2018-32 w łącznej kwocie 1 785 200 zł oraz drugie świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych realizowane w latach 2018-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 1 693 200 zł. Dziękuję. Rozumiem, że to chyba żeśmy sobie już wyjaśnili też na spotkaniu przedsesyjnym. W związku z tym, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie jeszcze, czy nie, możemy głosować. Dobrze, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 13. Dziękuję, jednogłośnie. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 44/259/217. Zamykam punkt 21 i przystępujemy do punktu 22. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 19 października 2017 roku na temat kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2016 oraz kontrola kwoty zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy. Poproszę panią Danutę Kościukiewicz, przewodniczącą komisji, o zapoznanie nas z protokołem. Protokół numer 18/2017 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 19 października 2017 roku odbytej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie. Tematyka kontroli. Kontrola pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2016 rok. Kontrola kwoty zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie. Danuta Kościukiewicz, przewodnicząca. Przepraszam pani przewodnicząca, trochę bliżej mikrofon proszę. Żeby nie trzeszczał. Nie będzie trzeszczał. Dobrze. Komisja zgodnie ze swoim planem pracy na rok 2016 dokonała kontroli pod względem celowości stosowania ulg i umorzeń odpowiednio podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2016 rok oraz kontrola kwoty zadłużeń od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy. W posiedzeniu komisji uczestniczyli skarbnik gminy pan Grzegorz Dzięgielewski oraz pracownicy referatu finansów Kamila Miedzińska, Aleksandra Haluba. Podatki od nieruchomości, umorzenia. W 2016 roku wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, z czego negatywnie rozpatrzono 2 wnioski, częściowo pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek, odmówiono wszczęcia 2 wnioskom. Rozłożenia na raty. W roku 2016 wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, z czego pozytywnie rozpatrzono ten 1 wniosek. Podatek od środków transportowych, umorzenia. W roku 2016 wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek, odmówiono wszczęcia i przeniesiono na 2017 rok 1 wniosek, umorzono postępowanie w zakresie 1 wniosku. Podatek rolny, umorzenia. W roku 2016 wpłynęło 26 wniosków o umorzenie zaległości w podatku rolnym, z czego pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków, negatywnie 7, częściowo pozytywnie 1, odmówiono wszczęcia 4 wnioskom. Umorzono postępowanie w zakresie 2 wniosków, przeniesiono na 2017 rok 2 wnioski. Rozłożenie na raty. W roku 2016 wpłynęły 4 wnioski o rozłożenie na raty podatku rolnego, z czego pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski, umorzono postępowanie w zakresie 1 wniosku. Odroczenia.
W 2016 wpłynęły dwa wnioski o odroczenie podatku rolnego, z czego pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek, umorzono postępowanie w zakresie jednego wniosku. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenia. W roku 2016 wpłynęło 13 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu odpłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski, częściowo rozpatrzono dwa wnioski, negatywnie 4 wnioski. Bez rozpatrzenia pozostały dwa wnioski. Umorzenie postępowania. Podatnik sam wycofał wniosek. Brak uzupełnienia było materiałów dowodowych przez podatnika. Odmówiono wszczęcia 3 wniosków. Rozłożenie na raty. W 2016 wpłynęły 4 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski. Podatek od posiadania psów. No te psy jeszcze się wleką, już nie mamy tego, ale w 2016 jeszcze było. W 2016 roku wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości, z czego pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek na kwotę 25 zł. Upomnienia. Gospodarowanie odpadami. Na dzień 27 stycznia 2017 wystawiono za rok 2016 1420 upomnień na kwotę 342 654 zł i 5 groszy. Na dzień 31 grudnia 2016 wystawiono 367 tytułów wykonawczych na kwotę 77 907 zł 87 groszy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły 257 655 zł i 62 grosze. Wykaz należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł 258 335 zł 62 grosze. Wykaz należności. Dochody wykonane, wpływy, zwroty na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły 1 888 874 zł 57 groszy. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Wystawiono 245 upomnień. Wystawiono 92 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32 054 zł 36 groszy. Z tytułów w 2016 ściągnięto kwotę 24 570 zł 35 groszy. Na dzień 31 grudnia 2016 zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 243 638 zł 74 grosze. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 243 460 zł i 42 grosze. Na dzień 31 grudnia dochody wynoszą 538 271 zł i 81 groszy. Podatek od nieruchomości osób prawnych. Wystawiono 3 upomnienia, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3273 zł. Z tytułów w 2016 ściągnięto kwotę 835 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 81 080 zł i 77 groszy. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą dwie linijki razem są. Na dzień 31 grudnia 2016 dochody wynoszą 3 298 519 zł i 96 groszy.
Podatek od środków transportowych. Wystawiono 23 upomnienia. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52 376 zł i 20 groszy. Na dzień 31 grudnia należności pozostałe wynoszą 271 435 zł i 94 grosze. Z tytułów w 2016 ściągnięto kwotę 6715 zł i 21 groszy. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 271 435 zł i 94 grosze. Dochody na dzień 31 grudnia 2016 wynoszą 105 363 zł i 40 groszy. Opłata od posiadania psów. Wystawiono 27 upomnień, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 800 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 8316 zł i 56 groszy. Dochody na dzień 31 grudnia wynoszą 7596 zł i 18 groszy, ale już psów nie ma od 17 roku, nie płaci się podatku. Łączne zobowiązanie pieniężne. Wystawiono 745 upomnień, wystawiono 298 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 133 550 zł i 5 groszy. Z tytułów w 2016 ściągnięto kwotę 90 045 zł i 45 groszy. Na dzień 31 grudnia należności pozostałe wynoszą 1 022 618 zł. Należności, zaległości wynoszą 1 019 717 zł 37 groszy. Na dzień 31 dochody wynoszą 1 673 zł 896 zł i 6 groszy. W załączeniu lista obecności członków komisji rewizyjnej i zaproszonych gości stanowi załącznik do numer 1 do protokołu. Zestawienie podatków wraz z umorzeniami za rok 2016, załącznik numer 2 do protokołu. Na tym protokół zakończono. Dziękuję. Dziękuję. Ja dziękuję komisji rewizyjnej za przeprowadzenie kontroli, a pani szefowej komisji za przedstawienie. Widzę protokołu. Pan Mariusz, radny Mariusz, chciał coś dopytać? Proszę. Tak, znaczy ja nie kwestionuję absolutnie żadnych danych z kontroli, ale jak czytam nagłówek tytułu kontroli, czyli kontrola względem celowości, a w drugiej części kontrola zadłużeń, ta druga część jest przedstawiona idealnie, wszystkie zobowiązania. Tej pierwszej zabrakło mi, bo tak rozumiem z wniosku, że komisja nie stwierdziła żadnego zastosowania ulg umorzeń jako niewłaściwego, tak, względem celowości. Więc no, taki mi się taki punkt na podstawie tych danych powinien się znaleźć, że wszystkie te umorzenia, które tu zostały notowane statystycznie, były celowe i nie stwierdzono różnic jakichś, tak? Rozumiem. Ja rozumiem, że to może być autopoprawka komisji, jeżeli uznacie, że zasadne dopisać jedno zdanie. Dobrze. Też proszę. Aha, to proszę mikrofon. Może ten, a panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja mam tutaj pytanie do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej. Chodzi o podatek rolny umorzenia. We wniosku jest, że w 2016 roku wpłynęło 26 wniosków. Tak tu pani napisała. Pozytywnie rozpatrzono 6, negatywnie 7, to jest 13. Częściowo pozytywnie jeden wniosek, to jest 14, omówiono wszczęcia 4, to jest 18, umorzono postępowania 2 wnioski, to jest 20 i przeniesiono na 2017 2 wnioski, to jest według mnie 22. Czy umie liczyć? Nie wiem.
ale według mnie brakuje 4 wnioski i teraz gdzie one się zaniewieruszyły, zginęły, czy co się z nimi stało, z tymi wnioskami? I jest, to jest rozłożenie na raki, to jest druga pozycja już, ale w pozycji umorzenia. Prosiłbym bardzo o wyjaśnienie. No, przypuszczam, że dziś tej odpowiedzi nie, bo to trzeba w biurze od podatków to sprawdzić. To na następną sesję nam z pani poinformuję. Pani przewodnicząca, na następnej sesji nas pani poinformuje o tych uwagach, bo dziś nie sprawdzimy tego. Dobrze. Czy tak może być, panie radny? No musi, bo nie ma innego wyjścia. No innego wyjścia nie ma. Dziękuję za przychylność. Czy ktoś jeszcze? Z reguły nie ma dyskusji nad informacją z protokołu, ale w takim bądź razie zamykam punkt 22. Przystępujemy do punktu 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. Z uwagi na to, że na 43. sesji nie było żadnych uwag ani wniosków, więc i ten punkt staje się nieaktualny. Zamykam go i przystępujemy do punktu interpelacje i wnioski rady. Tradycyjnie w tym momencie głosujemy protokół z ostatniej sesji. Czy państwo się zapoznali, czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim bądź razie, kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Jednogłośnie protokół został przyjęty. Proszę może o odczytanie. Wpłynęło tu takie wniosek dzisiaj, to prawda nie przeszedł jeszcze drogi formalnej, ale mi się wydaje, że możemy go odczytać. Szanowni Państwo, wpłynęło pismo do burmistrza miasta i gminy Kłodawa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie od pana Tomasza Kujawki, Kobylata 2-62-650 Kłodawa. W imieniu mieszkańców wsi Kobylata ponownie zwracam się z wnioskiem o położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej numer G49 5025 na odcinku długości 1800 metrów od zjazdu na Kobylatę do końca wsi, czyli numer 11 i do drogi głównej powiatowej, a także krótki odcinek łączący drogę powiatową z drogą w Dębinie. Fragment drogi, o którym mowa, znajduje się w fatalnym stanie pomimo corocznego nawożenia kamienia i równania równiarki. Efekt jest krótkotrwały i zazwyczaj po deszczach droga przypomina stan przed remontem. Powstałe po deszczach kolejne dziury narażają na uszkodzenia samochody, utrudniają jazdę na rowerze i spacery z dziećmi. My, mieszkańcy sołectwa Kobylata, rozumiemy, że gmina posiada rozległe inwestycje, tym bardziej prosimy o uwzględnienie remontów naszych dróg w tych planach. Wiemy, że gmina będzie remontować i budować drogi ze środków PROW, więc będzie mogła w przyszłych latach wziąć pod uwagę kolejne drogi, w tym wnioskowane przez nas w Kobylacie. Nadmieniamy, że nasze sołectwo każdego roku większą część środków Funduszu Sołeckiego przeznacza na drogi i deklarujemy chęć wniesienia tych środków na poczet przyszłych remontów. Prosimy o uwzględnienie w planach remontów także drogi wewnętrznej o długości 350 metrów łączącej drogę powiatową do Przedcza z drogą gminną Dębina-Leszcze. Usprawniłoby to komunikację pomiędzy sołectwami i jednocześnie umożliwiłoby objazdy w razie utrudnień w ruchu. Z poważaniem, Kujawka Tomasz. Proszę państwa, ja proponuję, żeby ten wniosek podobnie potraktować jak wniosek, który chyba na przedsesyjnej żeśmy odczytali, bo gdyś wnioski, żeby je ująć 2.18, muszą spłynąć do 15 września. Więc możemy to potraktować jako wniosek już na poczet budżetu 2019 i tak proponuję. Proszę. Mieszkańcy są bardzo ciekawi, co z tym wnioskiem się dzieje. No i tutaj mam mieszkańca petycję na ten temat. W ogóle nie przedstawiony ten wniosek, a już praktycznie będzie zero zaraz.
nie chciałbym być zbyt skrupulatny, jesteśmy w punkcie wolne wnioski, interpelacje radnych, a że akurat pan go złożył, w związku z tym ja pozwoliłem panu udzielić tego głosu. Czy ktoś by chciał się do tego odnieść na tą chwilę? W tej chwili nie będziemy się odnosić, musimy to sprawdzić i ewentualnie porozmawiamy. Tak? Dobrze. Czy tak może być? Tak, może być. Dziękuję. Na wnioski do budżetu się nie udziela odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o pisma, to tak, owszem, udzielamy na wszystkie pisma odpowiedzi w ustawowym terminie 30 dni. I może tu był ten lapsus mały. Jeżeli państwo złożyliście pismo z zapytaniem, to powinniście państwo otrzymać odpowiedź w terminie 30 dni. To zapraszam do siebie, sprawdzimy to, dobrze? Dobrze, dziękuję. Jest tutaj też dołączony ten złożony wcześniej. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski lub zapytania do punktu interpelacji i wnioski radnych? To jeszcze wasze 5 minut jest w tej chwili. Jeżeli nie ma, to zamykam punkt interpelacji i wolne wnioski. Przechodzę do punktu wolne wnioski, czyli już w tej chwili proszę mieszkańców, ale też proszę może się przedstawić do mikrofonu, żebyśmy też wiedzieli, kto mówi. A może nawet pan usiądzie tu. Właśnie, tak, panie przewodniczący. Maciejewski Andrzej, przewodniczący Rady Osiedla numer 2. Ja chciałbym nawiązać do sprawy ulicy Bohaterów Września w Kłodawie. 4 maja otrzymałem pismo z Urzędu Miasta, że mieszkańcy bloku 2A i 2B złożyli wniosek o wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu na wyżej wymienionej ulicy, polegającej na likwidacji istniejącego progu zwalniającego, a zamontowaniu 2 sztuk progów zwalniających płytowych z wyznaczonymi przejściami dla pieszych. W związku z powyższym w dniu 12 maja zebrała się Rada Osiedla na ulicy Bohaterów Września. No i była też pracownica urzędu pani Grażyna Nowakowska. Po dokładnej analizie Rada Osiedla stwierdziła, że zamontowanie w ten sposób progów zwalniających z przejściami dla pieszych na tych progach spowoduje zmniejszenie ilości miejsc parkingowych od strony północnej 4, od strony zachodniej 4 miejsc i 2 miejsc chyba od strony wschodniej. Także Rada Osiedla zaproponowała zlikwidować próg zwalniający przy bloku numer 5. Budowanie 2 progów zwalniających na wierzchni drogi z kostki brukowej przy zakrętach drogi, to jest na początku i na końcu bloku 2A i 2B z wymagającymi przepisami o ruchu drogowym. W nawiązaniu następnie przyszło pismo w dniu 7 lipca, gdzie w nawiązaniu do złożonych wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Bohaterów Września w Kłodawie, polegającym m.in. na montażu 2 progów zwalniających po dokonaniu analizy istniejącego oznakowania, stwierdzam, że montaż wnioskowanych progów zwalniających nie poprawi bezpieczeństwa ruchu. Kompleksowe rozwiązanie problemów istniejących w oznakowaniu ulic wymaga opracowania i wdrożenia spójnej koncepcji organizacji ruchu, która powinna być dostosowana do oczekiwań mieszkańców osiedla. Dlatego też, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego na terenie osiedla górniczego, w przyszłym roku przystąpimy do opracowania projektu koncepcji organizacji ruchu dla tej części miasta. Po opracowaniu koncepcji organizacji ruchu brane będą pod uwagę propozycje, sugestie z uwzględnieniem konkretnych wniosków mieszkańców, co pozwoli na ukierunkowanie w opracowaniu nowej organizacji ruchu drogowego. Jednocześnie informuję, że opracowana koncepcja nowej organizacji ruchu będzie konsultowana z Radą Osiedla nr 2 w Kłodawie. Nie było konsultacji. Natomiast ja, nawiązując do pisma pana burmistrza z
7 lipca stwierdziłem, że zamontowanie tych dwóch progów zwalniających w żaden sposób nie ma się do tego, żeby jakieś tam ruchy organizować i uważam, że jest to tylko na odkładanie w czasie montaż tych progów. Mieszkańcy bloku przy ulicy Bohaterów Września, jak i Rada Osiedla nr 2 wyraziły wcześniej swą opinię i argumentowały potrzebę montażu tychże progów. Zamontowanie tych progów spowoduje spowolnienie prędkości poruszania się samochodu, odstąpienia od utworzenia oznakowania przejść dla pieszych pasy, co Rada Osiedla uzasadniła w piśmie z dnia 12 maja. Prosiłbym o wyjaśnienie mi, co oznacza opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji organizacji ruchu. Mieszkańcy ulicy Bohaterów Września interesuje tylko ta ulica i bezpieczne korzystanie. Uważam, że te progi powinny być zamontowane jak najszybciej, ponieważ nie zakłócają w żaden sposób organizacji ruchu na osiedlu. Jednocześnie przypominam o namalowaniu kopert przy śmietnikach w celu sprawniejszego odbioru śmieci, ale to jest nieaktualne. I 3 sierpnia, odpowiadając na pismo z dnia 12 lipca, burmistrz Kłodawy informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie, tam numer tego z dnia 7.7. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wnioski mieszkańców, w tym pana wniosek, zostanie wpisany do realizacji jako element spójnej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu na osiedlu górniczym. Na podstawie powyższego pana wniosek wyrażony w imieniu grupy inicjatywnej zostanie zrealizowany jako element planowanej nowej organizacji ruchu na terenie osiedla. I na naszym ostatnim spotkaniu 22 marca w tym roku było poruszone też ta sprawa i pani podinspektor do spraw drogownictwa Grażyna Nowakowska odpowiedziała, że przy opracowaniu projektu na przebudowę ulic Aleja Tysiąclecia 1 Maja, Bohaterów Września i 3 Maja zostało zlecone wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. W projekcie w tym zostało uwzględnione zamontowanie 2 progów zwalniających, o co wnioskowali wcześniej mieszkańcy ulicy Bohaterów Września. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez starostę Kolskiego i Komendę Powiatową Policji. W przypadku, gdy przebudowa dróg będzie wykonana wyżej projektowana, będzie można wdrożyć do realizacji ten projekt lub na podstawie decyzji burmistrza. To znaczy, że te progi mogą być zamontowane wcześniej, jeżeli burmistrz podejmie tę decyzję. To już trwa 1,5 roku. Myślę, że to już trochę jest za długo, żeby w ciągu 1,5 roku nie zamontować 2 progów zwalniających na ulicy. No to jest, dziękuję bardzo, ale to jest bardzo długo. Dziękuję. Dziękuję. I chciałbym otrzymać odpowiedź na piśmie od pani burmistrz. Nie, nie, ja przeczytam. Wolny wniosek. No. Tak, tak. Czytając to pismo, sam się pan odpowiadał na pytanie. Burmistrz do pana napisał, że państwa wnioski zostaną uwzględnione w ogólnej zmianie organizacji ruchu, która będzie dotyczyła całego osiedla. Tak też się stało. W marcu było spotkanie i pani Grażyna powiedziała, że jesteśmy w trakcie zmiany organizacji ruchu i będą uwzględnione progi zwalniające w momencie, kiedy będziemy realizować inwestycje, na którą były składane dokumenty w zakresie schetynówki. Więc kolejnymi pismami odpowiada sobie pan na pytania. W tej chwili rozumie, że pyta mnie pan o to, czy będą w tym roku zamontowane progi, albo jeżeli nie będą w tym roku, to kiedy będą? To tak? Kiedy będą, tak. Nie chodzi o to w tym roku, bo wiem, że w tym roku to już raczej nie. No bo tu jest o to... Tak jak przez państwo, to już przepraszam. Tak. Jak państwo wiecie, zmiana organizacji dla osiedla została wykonana, jest zaakceptowana. Zaakceptowane są 2 drogi zmieniające, ale też państwo wiecie, że był złożony wniosek w zakresie dofinansowania w zakresie schetynówki. Niestety wniosek został odrzucony. Nie uzyskaliśmy takiego dofinansowania, znaczy nie przeszedł tej wstępnej oceny. Więc teraz będziemy się zastanawiać nad tym, którą ulicę ewentualnie
kiedy te progi zgodnie z nową organizacją ruchu będą założone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze jedno. Został uszkodzony chodnik na ulicy 3 Maja. Śmieciarka wyjeżdżająca ze śmieciami uszkodziła na narożniku chodnik. Znamy. I to już pewno będzie ze 3 albo 4 tygodnie temu, jak to jest zrobione. Aha. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwileczkę. Czy ktoś jeszcze z Państwa, bo już radni mieli swoje 5 minut, dajmy teraz mieszkańcom. A to proszę się przedstawić, żebyśmy wiedzieli. I może też Pani zajmie to miejsce, żeby do mikrofonu. Ale no. Ja już nie chcę być aż tak publiczną, w związku z czym stanę sobie tu, usiądę wyżej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam przed sobą uchwałę Rady Miejskiej w Kłodawie. No co prawda to jest 31 marca z 2017 roku. Pytanie odnoszę do Pani Sekretarz. Notabene rozmawiałam wcześniej, a mianowicie w sprawie zwolnienia od podatków od nieruchomości w ramach pomocy budynków ich części zlokalizowanych w Kłodawie na obszarze. Te dwie panie się zwolniają, po prostu mają jeszcze inne obowiązki. Tak. Ale ja sądziłam, że pani radna też będzie słuchała, bo to nie jest ten temat tylko do końca. Tak można lekceważyć sobie gości? Ja uważam się tak. Proszę. Pani Jadzia, bo to jednak tam twój miejsce, twoje bardzo. Bardzo proszę, bo dla mnie to jest lekceważące. Ja się poczułam w tej chwili jako osoba zlekceważona poprzez panią radną. Części zlokalizowane w Kłodawie to już odczytałam, które to dotyczy obszaru wpisanego do rejestru zabytków przy ulicach Plac Wolności, Kościelna, Krępa, Krótka, Poznańska do ulicy numer 6, Przedecka do numer 10, Szkolna i tutaj chcę usłyszeć Warszawska od numeru 38 Wyszyńskiego do numer 50. I chciałabym zapytać, aha, w dalszej części tu pisze, że to jest teren Starego Miasta, który podlega pod architekta zabytków i w ramach tego są refundacje na zremontowanie, zrewitalizowanie, elewacji, tudzież innych rzeczy. A drodzy Państwo, będę czekała na odpowiedź, tylko pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie. 2 lata temu byłam, pamiętacie Państwo, podnosiłam temat uciążliwości, burzenia, a że to jest stary budynek, więc od fundamentów po sam dach on został zrujnowany. Również zrujnowana została opieka społeczna, budynek opieki, na co mam zdjęcia. Ona została, no powiedzmy, odrestaurowany budynek, odświeżony i tak dalej. Ja czekałam, aż w końcu przeczytałam, że jest to pismo z 31 marca, więc przyszłam o poradę, bo kto pytanie błądzi, więc ja również zapytałam się, czy mnie też się należy cokolwiek, ponieważ dużo wkładu, nie jesteśmy tutaj obcymi, dużo wkładu już włożyłam w ten budynek i stwierdziłam, że to jest jeden z najstarszych budynków, powinien być potraktowany właśnie w sposób chyba ważniejszy, jak budynki, które powstają teraz na terenie Starego Miasta, bo to jest zabytek, drodzy Państwo, zabytek. Ja ten zabytek staram się właśnie nie burzyć, tylko go zostawić. Właśnie tak. Odświeżyliśmy na ile mogliśmy, mam na to rachunki, tak, bo stwierdziłam, że nie będę się, kolokwialnie mówiąc, harhała z inwestorami sąsiadującymi, którzy mi zrujnowali, spękali w ogóle budynek. Zrobiliśmy to sami, w własnym zakresie,
bez już ciągania, ale że takie jest pismo, w związku z czym chciałam również, i ta uchwała, chciałam również z tego skorzystać. Okazuje się, że budynek, o którym mówię, jest numerem 7. A numer 6, nie wiem, 1, 2, 3, nie mogę tam policzyć, ale to urząd wie, które to są budynki, a to jest najstarszy budynek, który ma 156 lat. Dbam na ile mogę, żeby nie straszył. A budynki nowe są podawane tutaj jako teren Starego Miasta i one mają być dotowane. I chciałam właśnie pani sekretarz zapytać się, dlaczego akurat ten budynek, który jest następnym budynkiem, jest 6 chyba, jak dobrze tam patrzyłam, 7 jest mój po lewej stronie wstecznym, bo tak po ukosie, ten budynek jest pominięty. Chciałam zapytać się, czy z racji tej, że zabrałam, drodzy państwo, 2 lata temu głos tutaj, żeście tego dokonali, czy to po prostu tak sobie odwidzi mi się, chwileczkę, jeszcze nie skończyłam, czy to tak sobie odwidzi mi się, ktoś decyduje, że numer 7, gdzie macie najstarszy budynek, powinniście mi kibicować, żeby to nawet jako skansen został. Tu właśnie w Chłodawie, ja naprawdę chcę zadbać o niego, bo to jest moje przywiązanie. A co ja z nim zrobię, to jest naprawdę moja sprawa, moja rzecz. Póki stoi, chcę dbać o niego, tak jak każdy z państwa dba o swoje dobro. I nie wiem, na jakiej zasadzie, mając stwierdzenia architekta zabytków, ponieważ ja wcześniej konsultowałam się z panem architektem w Koninie i pan architekt mi powiedział, proszę pani, to jest jeden z budynków, który jest zasady takie, no gawicowe, kominy i tak różne rzeczy, które ja terminy znam. Państwo nie musicie znać. I chcę zadbać i nie mam znikąd pomocy, bo co? Chciałam tu zadać pytanie. Do czego? I jeszcze do tego numeru Warszawska 30 od 38. Mam rozumieć, a Warszawska zaczyna się od numeru 1. Więc dlaczego się pisze Warszawska 38, w którą stronę mam patrzeć, bo Wyszyńskiego jest 50, czyli od Warszawskiej mam to rozebrać 38 do Wyszyńskiego, czy od 38 do numeru 1, więc proszę mi to wytłumaczyć też, bo tak to jest tutaj. I nie wiem, czy państwo się przychylicie i w jaki sposób, bo państwo żeście uchwałę ustalali, a państwo żeście uchwałę jak zwykle każdą jedną głosujecie, podnosząc rękę, nie komentując zdarzeń. Więc to nie, proszę pani, do śmiechu. To jest, proszę pani, to jest poważna sprawa dla mnie, chociażbym chciała usłyszeć raz ten takt, bo ja chyba raz wyrażam się, przy czym mogę być zdenerwowana, bo mam prawo i mnie bardzo wiele kosztuje zdrowia tu przyjście, na którą sesję obiecywałam sobie wcześniej, że będę zabierała głos. Nie mogę ze względu na sprawy osobiste moje, ale trudno. Dzisiaj zdobyłam się na to i przyszłam, więc bardzo bym chciała, żebyście się państwo radni odnieśli do moich zapytań, do moich uwag. I proszę bardzo. Proszę, pani radna Tyksińska. Jak już mnie pani wywołała tutaj. Jeszcze raz wywołam panią. Zebranie jeszcze jedno, przepraszam, że musiałam wyjść, ale obowiązki radnego nie jest tylko, jeszcze inne są też. Ale wróciłam się, żeby pani odpowiedzieć, bo brałam udział w tych planach odnowy miasta i nakreślaliśmy tam plany. Były konsultacje społeczne, na które były zapraszane osoby i było wszędzie to ogłaszane, że są takie. Byłem w szkole numer 1 imienia świętego Jana Pawła II, była taka zebranie z młodzieżą, na wszystkich uczestniczyłam i podawali jaki zakres, jak powinna być ten obszar objęty
tą odnową. Muszę pani powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, że obszar miasta całego nie mogliśmy włączyć, bo musiał być włączony też osiedle i park Górnika. Też to się rozbijało na tym, na ilościową, bo tam chodziło od ilości mieszkańców. Inaczej by ten projekt nam w ogóle nie przeszedł. Ten projekt jeszcze jest w trakcie realizacji w tej chwili. On nie przeszedł, on jest w trakcie realizacji. Dopiero jeżeli będziemy mieli zatwierdzony, to będziemy mogli dalej o tym mówić. Były włączane te, a nie inne budynki, podawane były, które akurat nie wiem, dlaczego ten budynek się nie załapał. Nie była pani, też było zebranie w Górniku, gdzie byli mieszkańcy i też postulowali o to. Pan Kałużny tutaj przedstawiał nam taki projekt, który my żeśmy zatwierdzali. W pewnym momencie pani zaspała. W tym momencie, kiedy trzeba było zgłaszać, kiedy trzeba było zgłaszać swoje racje. Mieszkańcy przychodzili, młodzież przychodziła, pokazywali nam te punkty, które najbardziej w Kłodawie są potrzebne. I nie radni podnoszą tylko rękę. Wtedy podnoszą, kiedy widzą, że te projekty, które są do miasta ważne, wtedy podnosimy rękę. My nie chcemy robić tutaj targowicy, chciałabym wam powiedzieć, bo mamy nie na uwadze, niech pani mi da skończyć, mamy na uwadze całe miasto. Są chodniki, ulice, wioski. Tu jest tyle planów Kłodawa ma i tyle chcemy, żeby jak najwięcej było zrealizowane. Radnym się, proszę panią, bywa. Nie jest to na stałe. Chciałabym powiedzieć, że to nie jest na stałe. Jeżeli ja jestem jako radna, to każdy z nas chce godnie te obowiązki spełniać. I nie polega to na to, że będziemy jednemu odbierać, drugiemu dawać. No na tym u nas nie polega. Był czas, mogła pani przyjść ze swoim projektem. Było ogłaszane i na stronie internetowej. Przecież ta odnowa starówki miasta to nie jest dzisiejszy temat, proszę panią. To nie, że się przychodzi po roku czy po dwa i przychodzi ze swoim projektem. Takich domów, no wiem, że są piękne domy, ja bym je wszystkie zachowała, bo jestem historykiem, ja lubię historię, muszę pani powiedzieć. I na pewno bym nie niszczyła żadnego i nie rozebrała domu. Ale takie były potrzeby, pan Kałużny nam zakreślił te fragmenty, które powinny być objęte, a które nie być. Bo akurat pani dom, szkoda, że na pograniczu i akurat tak został. To ja pani odpowiadam jako radna. Nie wiem, jak pani burmistrz się do tego ustosunkuje, ale chyba poprze moje to, że my pracowaliśmy nad tym obszarem. Wie pani co? My też nie, jeszcze jest jedno takie miejsce na ulicy Polnej. I Polna też nie weszła w to, bo jest budyneczek taki maleńki, mieszka tam jedna mieszkanka, a kiedyś tam była karczma. I nasza ulica też nie weszła, dlatego że nie mogliśmy tego w nieskończoność rozciągać. Musiało to być jakoś razem spięte. No tyle czy mogę? Proszę. Pani, mogę? Proszę. Teraz chciałam pani powiedzieć, nawet jeszcze pani się nie śniło zapoznawać się z tego typu sprawami, bo nawet pani się nie orientowała, proszę, w ogóle daleko było do tego, bo zwracam się, chcę ad voce do pani i tutaj, która odpowiadała. Ale do meritum, proszę. Tak. Proszę panią, w latach już 50. to był teren zabudowy takiej architektonicznej jako teren Starego Miasta. Nic nowego nie wnoszę tu i o nic nowego nie podnoszę tutaj, tylko to jest w zasobach tu miejskich Kłodawy i drodzy państwo, powinniście wiedzieć, ja cały czas wam mówiłam, że teren Starego Miasta jest pod architektem zabytku, a ta chałupina to nie jest jako teren zabytkowy, to pani to nie wzięła pod uwagę, tylko do granicy, do płotu tego. Niech mi pani powie, jakim jest obiektem, jeśli mi tu pani odpowiada, jakim obiektem jest budynek Netto. Jaki budynek? Niech mi pani odda odpowiedź. Budynek, który jest rok stworzony. Proszę panią, to nie chodzi o budynek. Jest stworzony, proszę panią. Moglibyśmy do rana polemizować na ten temat. Pani ma rację i ja mam rację. I tych racji sobie nie odbierzemy. Tylko proszę pani, pani wygodniej siedzi. I dlatego w tym jest rzecz i bliżej. Ale to nie absolutnie nie jako osoby dotykam, ponieważ jest pani osobą publiczną na tą chwilę. Powinna się pani zmierzyć z moimi uwagami i także pozostali państwo tutaj, bo jeszcze jedno będę miała pytanie, tylko chciałam tu podnieść ten temat. Ja oczywiście napiszę
pismo do pani sekretarz i bardzo będę prosiła się o przychylenie do tego tematu i wziąć, ponieważ to cały czas ten budynek, niech pani nie mówi, że obrzeża, bo to mnie, wie pani, raczej boli. Dotyka mnie to strasznie. Jak pani mówi, że tu młodzież, że ja przespałam, ja 2 lata temu już mówiłam o tym. 2 lata temu, proszę pani, skoro pani mnie słuchała i chociaż się odsłyszała z 25 września 2015 roku sesji, to pani wie, jaki ja temat podnosiłam. Budynek był mój spękany, tak samo jak budynek, powtarzam się, ale jeszcze raz pani powiem, budynek ośrodka gminnego, mam zdjęcia, on jest dziś obłożony, cały spękany jest, od fundamentów. Kto poniósł koszty, się pytam, za odnawianie budynku? Ośrodka. Pytam się, kto poniósł koszty. Te szczerby, te rysy, te spękania to powstały z momentem, kiedy proszę panią. Ja nie mam pojęcia, dlaczego pani mnie personalnie tutaj utożsamia. No nie a persona, proszę pani, tylko pani mi odpowiedziała, jako zwracam się do osoby publicznej, jako do radnej, bo pani mi odpowiedziała, nie pani sekretarz, pani grzecznie sekretarz wysłuchuje, jak my polemizujemy, ponieważ pani się podjęła tematu. Odpowiedziałam ja, zgodnie więc ja teraz swoją pani wiedzą. Dobrze, proszę państwa, mi się wydaje, że już tutaj powinniśmy zmierzać jakby do... Ja mam wizję tego, więc bardzo panią proszę, jako radną, żeby pani jeszcze raz spojrzała okiem człowieka, jak pani tu nadmienia, historyka, że pani zależy na takich perełkach, nie perełkach, dla mnie to jest, wie pani, mój dom, rodzinny dom. I będę o niego zabiegała i na ile będę mogła, będę robiła, dokąd, dopóki pozwoli mi zdrowie. I dlatego zwracam się do pani, bo pani mi odpowiedziała. A może pozostali państwo radni zabiorą, tutaj mam przedstawiciela akurat swojego rewiru i bardzo bym chciała, żeby pan mi udzielił odpowiedzi. Jestem, panie rewirze. Jest pan, proszę pan. Nie chodzi na wybory. Proszę pana. Ale już przepraszam bardzo. Ale proszę jest, mnie nie uczyć, nie chodzi bo jestem obywatelem, rozumiem. Nie idealizuję. Ma pani prawo, ale prawo. Nie chciałbym takich przepychanych słownych do meritum. Jeszcze panie Matczak, dobra, jak już jestem, bo jestem rzadko, proszę. Ale chciałabym usłyszeć odpowiedzi. Szanowna pani, ja powiem tak jak powiedziała tutaj koleżanka radna, były ogłoszenia właśnie w tym temacie o rewitalizacji miasta. Odbywały się zebrania w GOK-u. Były. Ogłoszenia były na słupach. No niech pani nie kiwa ręką, bo tak to było. I widzi pani, była pani architekt w środę. I tą samą sytuację nam przedstawiła, były wyłożone plany tutaj odnośnie zmiany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, które odczytywał tutaj pan Pudło. Żadna osoba nie przyszła do urzędu, żeby po prostu się zapoznać, ale te osoby składały wnioski i żadna osoba nie przyszła. A tu było bardzo szeroko, czy w tablicy ogłoszeń, koło kiosku, na słupach, wszędzie były ogłoszenia, że takie zebrania się odbywają, a nie chcę powiedzieć może jak ta firma się nazywa, co pan Kałużny z tej firmy prowadził właśnie te konsultacje z mieszkańcami i te opinie wydawał i tak dalej, a zakończenie tego tematu było w Domu Górnika taką sesją podsumowującą. Dziękuję. A jeszcze chciałam zapytać, proszę pana, czy pana budynek na ulicy Warszawskiej obowiązuje ta rewitalizacja? Właśnie nie obowiązuje. Nie obowiązuje, nie. Tak? Nie. Nie obowiązuje. Bo wie pan, bo ja mam numer 9, a pani wspomniała, że od numeru bodajże 38. Także od numeru 38 to będzie niżej już tu za Biedronką w stronę ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Nie, tam jest do 50, 38. No. Nie wiem gdzie to, dlatego się pytam, bo ja mam wykaz Starego Miasta, na czym to od roku 56. Także i drodzy państwo, naprawdę szkoda jest tego mojego czasu i waszego, ale wy musicie mnie wysłuchać, bo po to jesteście wybrańcami naszymi, żebyście w tym kierunku coś robili. I ja
ja wystosuję pismo. Nie mówcie, że aneks do umowy będzie możliwy do zrobienia, to będzie o dobrej woli, a ja jeszcze się skontaktuję z panem architektem zabytków i tudzież innych rzeczy, bo budynek oświadczam, będzie. Będzie, dotąd dopóki będzie stał, będzie. Tam się nic nie będzie działo, bo on będzie. Tylko mówię, cały czas napotykam na jakieś takie problemy. No nie wiem, czy z państwa strony, czy z państwa, no komuś na czymś zależy, ale to już nie mnie jest oceniać, absolutnie nie mnie jest oceniać. Jeszcze właśnie, odnieść się chciałam, ponieważ mówię, nie bywam na sesjach, nie pozwala mi na to zdrowie, to mnie bardzo dużo kosztuje już w tej chwili, ale odsłuchuję je. Jestem bardzo zdziwiona i tu kieruję słowa do pana przewodniczącego, do pani sekretarz jako kobiety i do państwa tu wszystkich pozostałych. Zachowanie na ostatniej sesji, drodzy państwo, też mam prawo wyrazić swój pogląd. Było karygodne, karygodne i kieruję nie persona pan Matczak, tylko jako osoba publiczna, pan radny Matczak. I proszę mnie tu dobrze zrozumieć. Panowie, pokazaliście klasę. Taką klasę, że wstyd. Jak można atakować, czy to jest pani Iksińska, czy to jest Igresińska, czy jeszcze jest inna. Nieładne to jest zachowanie ze strony panów, jako mężczyzn. Jestem wręcz, wiecie państwo, zgorszona tym, co tu się odbywa. Jak można rzucać personalnie komuś, ktoś, przywołam pana słowa, cytuję, ktoś z porządnej kobiety robi się diabłem. Proszę pana, nie ma pan prawa tego powiedzieć, więc mnie jako kobiecie, ja muszę stanąć w obronie, a to, co wszystko chcę jeszcze państwu powiedzieć, od 14 lat, jestem w stowarzyszeniu. Jestem w stowarzyszeniu. Tak, od 14 lat. Wiecie państwo co? Tam są najdroższe osoby, które czują, żebyście państwo wiedzieli, to są osoby, co czują, ale również myślą. Najwspanialsze, trudno, bo to są, tak jakby dla mnie, to by były też moje i dzieci, bo wiekowo i różnie są. Ale to, co się dzieje, i chciałam jeszcze państwu powiedzieć, ponieważ jestem tak długo, a personalnie, żeście na jedną z koleżanek, nie dlatego, że jestem tu w obronie tej kobiety, broń Boże, bo czy to by tyczyło panią, czy pana, czy jeszcze innego, miałabym tą odwagę cywilną stanąć przed państwem z podniesionym czołem i powiedzieć, tak się nie należy, drodzy państwo, drodzy koleżeństwo, tak. To targowica się zachowuje i to weter poszło. To jest odczytane, tylko ja, akurat ja jako osoba, przyszłam wyrazić to głośno. Czy mnie ktoś tak oceni, czy nie jak? A wiecie co państwo? Żeście robili problem, lament, wszystko rozumiem. To wszystko nazwać nie wiem jak. Dla mnie to jest niskie, ponieważ ja w tej grupie ludzi bywam. I proszę państwa, nie chodziło o maszynę. Wiecie co? Ja bym zaproponowała, nie wiem czy mogę, ale chciałabym. Tu jesteśmy wszyscy, walczyliśmy o 1800 zł. Tak, to są wielkie pieniądze i dla nich się należy. Dla nich się wszelka pomoc należy, a przede wszystkim serce się należy. Tak, nikt nikomu nie umniejszał i pani radna też nie umniejszała, a to pytanie błądzi. Absolutnie i należy się z wieloma rzeczami godzić i przejmować na klatę, a wy panowie jako mężczyźni powinniście zachować tą klasę, a tu nie ma klasy, tylko jest podjudzanie i ja się w ten sposób głośno wyrażam na ten temat. Mało tego, proszę państwa, ja to bym zaproponowała jeszcze co. Walczyliście o te 1800 zł, urząd, tutaj przedstawiciele tej dotacji na tą maszynę. Ja bym zaproponowała, jak my jesteśmy tacy wspaniali, tacy serdeczni, pan taki wylewny, pani taka wspaniała, pan jest też taki fajny, wszyscy radni jesteśmy fajni, jednogłośnie godzimy się na wszystko, poniżamy jedną osobę, a może się zrzućmy.
pokażmy z tej diety, ile nas stać na to, żebyśmy dobro uczynili dla tych dzieci. Pokażmy swoje dobre serce i pokażmy tą klasę, że nas stać jest na dobro, teraz przychodzi Mikołaj, a może coś im fundujemy wspólnie, a może pokazujemy, że z naszego portfela coś ubędzie. Nie fajnie by to było? Przyjęte by to było z aplauzem, ja uważam. I wtedy czy mogę nie było byłeś. Szanowna pani, pani już powiedziała tyle, więc ja chciałem się odnieść do pani słów. I proszę panią, jeżeli pani mówi, tak szanowna koleżanka pani, że taka została tutaj po prostu poruszona i tak dalej, a jakby pani... Pani radna, przepraszam, powiedziałam. No a nie powiedziała dobrze. Koleżanka. Nie się za słówka. Koleżanka państwa, odsłuchamy. Nie, chwilę. Odsłuchamy. No dobrze, ale nie łapmy się za słówka. Nie łapmy się za słówka, dobrze. I jakby się pani zachowała, jeżeli rodzice tych dzieci ze Stowarzyszenia Niepełnosprawnych płaczą, przychodzą, bo właśnie ta pani nazwała, ja nie zniżę się do poziomu tej pani i nie będę mówił, jakie to były, te słowa padły, jak najgorsze, rodzice płaczą, terepałuci płaczą, tutaj przychodzą, a co, ktoś wylewny, bo on się przedstawia, że jako jest, powiedzmy, ten mistrz krawiecki i wie najlepiej, a jeżeli pani mówi, złóżmy się, te pieniądze to poszły. Te pieniądze poszły, maszyna jest kupiona, proszę panią. Dobra. I nie ma problemu, a ja powiedziałem, bo na niesprawiedliwość, którą właśnie pani radna uderzyła w to towarzystwo, to jest niegodziwe. To jest niegodziwe, co powiedziała, bo owszem, ona jest nieraz miła jak Madonna, ale nieraz zachowuje się jak krnąbrna doda. Dziękuję. Proszę pana, mogę? Chciałam jeszcze, proszę pana, nie. Proszę pana. Nie proszę pana. Ja też... Proszę, chciałem pani udzielić głosu. A pani już protestuje. Proszę. Dziękuję panu. Proszę pana. Pan mówi, więc co teraz już pan obraził? Panią, państwa koleżankę. Państwa koleżankę, niech pan się nie obraża na moje słowa. Ja te dzieci czuję, to młodzież czuje, bo tam są ludzie dorośli. Jestem jedną z nich, rozumie pan? I powiem panu jedno, to była osoba, gdzie pan jeszcze nie pomyślał, gdzie pan jeszcze nie pomyślał. Gdzie była pani Anna, Hanna Michalak. Ja dziękuję za wykład. Proszę panią, pani mi nie może, nie musi tutaj wykładów robić. Dziękuję bardzo. Od pani strony. Pana, takie zachowanie radnego? Pan uważa mój wykład, że to jest wykład? A pani ma piękne zachowanie, że wszystkich tu atakuje? To jest piękne zachowanie? Ja grzecznie się zwracam do państwa. Proszę pani, jeżeli konkretnie pani ma wnioski do zegara, jakieś to muszę zadać, pani było to robić sobie pani dalej. Panie przewodniczący, proszę o prośbę. Proszę o zakończenie sesji. Ja chciałem w tym temacie odpowiedzieć, bo ta pani mnie też wywołała do tablicy. Niestety ta pani, o której pani mówi i wspomina, sama do tego doprowadziła. Sama do tego doprowadziła. I niech pani się nie uśmiecha do mnie, bo ode mnie pani nic nie uzyska więcej, nic nie powiem. Sama ta pani doprowadziła. Ja dziękuję za wypowiedź. Proszę pana, i tak dalej. Panie przewodniczący, jeszcze, pani, ja jeszcze jedno słowo. Panie przewodniczący. Ale jedno, nie, bo wy... A to proszę uprzejmie. Ja tylko chciałam powiedzieć dwa słowa. Ja rozumiem, że musimy wysłuchać mieszkańców. To jest punkt dotyczący wolnych wniosków. Jeden wniosek wolny pani złożyła, będzie pani składała na piśmie w sprawie naszej uchwały w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. Ja bardzo bym poprosiła, żeby... Jeżeli jest jakikolwiek wniosek, to proszę go złożyć, bo to nie jest merytoryczna dyskusja w tym momencie, tak? Także tu jest punkt wolne wnioski. I bardzo proszę złożyć, jeżeli pani oczywiście ma jakiś wolny wniosek, ja bardzo chętnie go przyjmę. Jeżeli będę mogła pani odpowiedzieć, to odpowiem. Tylko, drodzy państwo, to jest punkt wolne wnioski.
Dziękuję. Jeżeli mieszkaniec ma jakiś wniosek ciekawy, to proszę go przedstawić, a nie komentować zachowanie, bo to nie jest to forum. Jeżeli by pani chciała się odnieść do zachowania, nie wiem, swojego radnego czy radnych, proszę sobie zwołać jakieś spotkanie, zaprosić ludzi, jak przyjdą i zechcą panią wysłuchać, proszę bardzo. Ale proszę nie wykorzystywać instytucji rady do kreowania swoich takich postaw. Miała pani wniosek, to jest punkt wolne wnioski i trzeba złożyć wniosek. Złożyła pani wniosek dotyczący, czy dałoby się, nie wiem, poszerzyć obszar na rewitalizację i to jest okej. Ale już potem komentowanie to nie to miejsce. Aha, przepraszam, tylko jedno słowo zapytania. To wobec tego ja jako mieszkaniec nie mam żadnego prawa, żadnych, że ewentualnie mogłabym zwrócić uwagę, czy zapytać się, dlaczego akurat takie zachowanie, dlaczego jedna osoba, wiele osób. Jak zaproponowałam, jeśli tak kochacie, tak staracie się o dobro dla tych dzieci, bo to są niesamowite. Ale proszę panią, więc zaproponowałam, ale skończmy już, no bo już. Zaproponowałam, żebyśmy może my tu radni ze swoich tych, państwo radni, ja też. Wcale nie uchylę się od tego. Złóżmy im, zróbmy prezent mikołajkowy. Jak nie maszyna, pokażcie swoje dobre serce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pokażcie państwo dobre serce. No i to jest też taka prośba i uwaga do mieszkańców, którzy nas słuchają. Każdy może przyjść, ale punkt wolny wnioski polega na tym, że składa się, że mieszkaniec jak każdy radny, ale w tym momencie jako mieszkaniec może złożyć jakiś wniosek, co chciałby, żeby się w gminie zmieniło, zrealizować. Natomiast no, taką dysputę polityczną, społeczną, obrażającą innych, to nie jest to miejsce. Każdy może, no nie wiem, zwołać sobie, wynająć salę, zwołać ludzi, jeżeli przyjdą i zechcą wysłuchać, proszę bardzo. Ale proszę nie wykorzystywać sesji do tego typu dyskusji, bo on nie będzie zgody. Dziękuję. Merytoryczna uwaga. Dobrze. Proszę. Radny Dziedzic. Tak, no i bym tu przychylił się do wniosku radnego. Tak, ale ja jeszcze chciałem podziękować pani burmistrz i podzielić się wiadomością, że w Cząstkowie ten lasek, który był tam zgłaszany od 5 lat, nareszcie nadleśnictwo zrobiło porządek, udrożniło, drzewa nie dotykają, gałęzi nie dotykają już do przewodów elektrycznych i jest to pięknie zrobione, jest to w trakcie realizacji i to będzie usunięte, jeszcze będzie tam porządek zrobiony. Rozmawiałem, to było wczoraj właśnie robione i będzie tam uporządkowane, będzie to fajnie. Za to wszystko dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? W takim razie, skoro nie, to ja bym chciał podziękować za przybycie, podziękować portalowi Ekoło, za, że po raz pierwszy mieliśmy okazję relacjonować obrady Rady na żywo. W związku z tym czekamy też na opinię państwa, także i widzów, czy tego typu pomysł jest słuszny i czy warto relacjonować. Dziękuję, zamykam obrady 44. sesji.